Zatoka Kus, koncert na dzwonki. Z czym kojarzyć się może w Grecji dźwięk dzwonków, zawieszonych u szyi rogatych bestii, skubiących po szycie skromnych zboczy? Gdy dobiegły nas intrygujące odgłosy z zagajników otaczających zatokę, w której zatrzymowaliśmy, na myśl przyszli nam jedynie satyrowie. Dźwięki miały charakter tak bardzo demoniczny, że pojawienie się tych pobratymców górskich nich lub czegoś równie niezwykłego było wielce prawdopodobne. W wersji mitologicznej wyobrażano sobie satyrów jako istoty z dolną połową ciała zwierzęcą, ze zmierzwionymi włosami, spiczastymi uszami i kozimi ogonami. Nasze zwierzęta posiadały jednak bardzo typową budowę dorodnych kóz. Jednak co do wyglądu kryjącego się w zaroślach pasterza, zdania były mocno podzielone. Satyrowie byli mało przyjaźni człowiekowi i podobnie jak opiekun stada nie zdradzali chęci nawiązywania kontaktu. Nie życzyli sobie, by ludzie ingerowali w ich świat. Uwielbiali natomiast zabawy we własnym gronie, muzykę, wino, uganianie się za nimfami, wprawiając je w przerażenie, by ostatecznie nie poszło. Pod tym względem wsławił się kozłopodobny bóg trzód i pasterzy o nazwie Pan. Gdy piękna nimfa Syrinx, ubóstwiana przez satyrów i inne leśne duchy, wracała z polowania, przypadkiem natknęła się na Pana. Ucieczka nie powiodła się, bo dopadł ją nad brzegiem rzeki i zaczął obłapiać. Obroniły ją jednak inne nimfy, zamieniając w nadwodną trzcinę. Wtedy to niespodziewany powiew wiatru wydobył z ich źdźbeł przepiękny dźwięk. Pan zerwał dźwięczące łodygi i zrobił z nich instrument zwany obecnie fletnią Pana. Przez grzeczność nie sfilmowaliśmy dziwacznej postaci pasterza, szkoda, bo wieczorna dyskusja na temat płci opiekuna stada była gorąca. Czy długie włosy spięte na karku w koński ogon to atrybut kobiecy? Czy kobiecie można przypisać miano mitologicznego Sylena, głównego satyra? Osobiście obstawałem, że w zaroślach przemykał osobnik płci męskiej, a więc raczej Pan. Tym bardziej, że jak dla mnie przez dźwięki kozich dzwonków przebijał najwyraźniej odgłos fletu.